A teraz wracamy z alternatywnej rzeczywistości, bo słyszeliśmy w expose, jak nie brakuje na nic pieniędzy, jak złoto się będzie nam z kranu wlało za chwilę. A teraz na pierwszym posiedzeniu musimy już rozpatrywać kilka wniosków dotyczących tego, żeby załatać dno tego worka, bo chyba dogrzebaliśmy się właśnie do dna worka i żeby dotrzymać wszystkich zobowiązań wyborczych, wszystkich obietnic, to musimy w nim mocno musimy się mocno nakombinować. Tak się zawsze kończy socjalizm, bo na papierze działa, a w rzeczywistości już nie chce. I wtedy właśnie przychodzi czas na takie sztuczki magiczki, to znamy już z przeszłości. Platforma robiła takie sztuczki za swojej kadencji, że tam tu podkradli ZOFE, tu tam podbierali z funduszu rezerwy demograficznej, zmieniali sposób liczenia długu. No i teraz znowu mamy kilka kolejnych, chcemy znieść 30-krotność ZUS-u, to rząd chwilowo to zawiesił, ale już otrzymaliśmy deklarację, że się nie poddaje i będzie próbował dalej. Teraz dobieramy się do Funduszu Solidarnościowego i to jest taka ciągle zabawa, że jak coś przeksięgujemy z jednej komórki do drugiej komórki dzięki kreatywnym właśnie tutaj zabiegom takim na papierze, to tego długu nie będziemy. Otóż tak nie działa. Rzeczywistość nie zmienia się od nazywania. Jeśli wydajemy więcej niż zarabiamy, to będziemy mieli deficyt. Nieważne, jak to nazwiemy, nieważne, czy to nazwiemy przeksięgowaniem, czy to nazwiemy ukrytym długiem, jakkolwiek tego nie będziemy nazywać. Deficyt jest deficytem, podatek jest podatkiem, dług jest zawsze długiem. Pozwólcie, że wam wytłumaczę, jak to wszystko działa, bo rządowe transfery zawsze są grą o sumie ujemnej. Tak jak w fizyce działa prawo zachowania energii, tak w gospodarce działa prawo zachowania bogactwa. Jeśli zabieramy jednym i dajemy drugim, to tego bogactwa nie przybywa od tego. To jest tylko, żeby w gospodarkę wpompować pieniądze, trzeba je najpierw wypompować z tej gospodarki. Gospodarka się nie rozwija od tego, że to przepompowujemy. Rozwijają się tylko ci, którzy pompują. Ci, którzy stoją przy pompie, to oni sobie tam zawsze coś ukradną, tutaj trochę zgubią i zawsze wychodzą na tym do przodu. Więc socjalizm zawsze kończy się w ten sam sposób i nie ma takiej niegodziwości, której nie dopuściłby się rząd, kiedy tych pieniędzy mu zabraknie. No i teraz przyszło do tego, że trzeba jakoś wyjść z twarzą z obietnic, które się wcześniej składało, no i musimy w związku z tym obrabować i fundusz, który wcześniej miał być na coś innego i udawać, że dzięki temu nie mamy deficytu. W każdym razie dobrze, to już na tyle. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo panu posłowi. Konfederacja, wolność i niepodległość.